Kontynuując nasze spotkania pod tytułem Żyć dla Boga według przykładu naszego Pana Jezusa Chrystusa, zajmiemy się teraz tymi listami, które Piotr napisał. Aby dobrze zrozumieć treść listów Piotra, musimy w kilku punktach wskazać na ich charakter. Listy w pierwszej kolejności zwracają się do wierzących chrześcijan z narodu żydowskiego. Świadczą o tym pierwsze ich wersety. Tak więc Piotr wypełnia to, co powierzył mu Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Jana, 21 rozdziale. Niezależnie od tego, listy te skierowane są również do wszystkich chrześcijan, niekoniecznie z Żydów. Ich tematem jest chrześcijańskie życie w wierze. Listy te nawiązują do Starego Testamentu. Piotr dobrze znał te pisma Starego Testamentu. Przytacza on fragmenty z trzech głównych części Starego Testamentu, czyli z prawa, tak zwanego zakonu, także z psalmów i proroków. Odbiorcy listu mogli podążać tokiem jego myślenia, gdyż sami byli obeznani z ich treścią. I jednak Piotr w porównaniu z pisarzami Starego Testamentu posiadał szersze pole widzenia. Tamci widzieli wszystko, począwszy od dnia stworzenia aż do końca tysiącletniego królestwa, aż do końca Nowego Przymierza. Piotr z kolei widział to, co było przed założeniem świata, o czym możemy się przekonać w pierwszym liście Piotra, pierwszy rozdział, 20 werset, oraz co będzie w przyszłej wieczności, o czym czytać możemy w drugim liście Piotra, trzeci rozdział, 13 werset. To wyraźnie pokazuje, że Piotr, w przeciwieństwie do proroków Starego Testamentu, mógł przedstawić nam duchowe prawdy wiary. Listy te są listami, które powinniśmy nazwać listami pasterskimi. Piotr troszczył się o powodzenie trzody Pana Jezusa Chrystusa. W niewielkim stopniu rozwija on temat chrześcijańskiej doktryny, kładąc głównie nacisk na codzienne życie w wierze. Listy Piotra są bardzo praktyczne. Piotr przedstawia w swoich listach ważne prawdy o osobie Pana Jezusa Chrystusa i o Jego wykonanym dziele wykupienia. Prawdy te natychmiast łączy z praktycznym życiem chrześcijańskim. Pisze na przykład: On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewie, abyśmy, obumarszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 24 werset. Piotr nie poucza nas w kwestii pewności zbawienia, lecz oczekuje od nas, abyśmy więcej nie grzeszyli i żyli sprawiedliwie. Jest to ważne, aby to zauważyć. Jeśli praktycznie zastosujemy wszystkie pouczenia zawarte w jego listach, z pewnością nie chybimy celu. Listy Piotra odnoszą się do naszego życia w aspekcie Bożego zarządzania tym światem. Co należy przez to rozumieć? W działaniu Bożym zauważymy wielokierunkowość, przede wszystkim dwukierunkowość. Z jednej strony doświadczamy Jego nieskończonej łaski, a z drugiej strony poznajemy, kim my jesteśmy. Niekiedy Biblia bardziej podkreśla Bożą łaskę, innym razem pokazuje nam, jak, tak jak w listach Piotra, naszą odpowiedzialność i związane z nią Boże działanie w sprawiedliwości. Pierwszy list Piotra opisuje Boże działanie w stosunku do wierzących najpierw w życiu osobistym. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego. Tak mówi pierwszy list Piotra 1,17. A następnie w życiu społeczności wierzących, o czym możemy przeczytać
W takich słowach nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, 17 werset. Z kolei drugi list Piotra przedstawia nam sprawiedliwe działanie Boga w stosunku do ludzi bezbożnych.